Było takie opowiadanie o kobiecie, która cierpiała biedę w swoim domu, była już wdową i została sama ze swoim maleńkim dzieckiem. I tak w tej swojej biedzie narzekała na swój los, że jej ciężko, że gdy patrzyła na innych ludzi, którym niczego nie brakowało, mieli wszystkiego pod dostatkiem, to taki żal w jej sercu się rodził. I czuła się taka bardzo, bardzo smutna. Pewnego dnia już z tej biedy, ponieważ nie miała za co kupić jedzenia dla swojego dziecka, wyruszyła w góry, by tam po prostu szukać jakiegoś jedzenia na krzakach. I w końcu, gdy wędrowała z tym koszyczkiem, z tym dzieckiem, w pewnym momencie zobaczyła w jaskini, że coś jej błysnęło. Wtedy taka zainteresowana, co tam jest, wzięła dziecko na swoje ramiona i zostawiła ten koszyk na zewnątrz i mówi, i idzie zobaczyć, co to tam takiego ciekawego błysnęło w środku w tej jaskini i nagle patrzy, no mnóstwo złota. Mnóstwo złota i tak, taka zadowolona bierze, tak próbuje nabrać tego złota, ale widzi, że nie wychodzi jej, to wypada jej coraz bardziej, mówi, no to położy dziecko i wraca szybko po koszyk, który jest na zewnątrz. I w tym momencie właśnie wzięła jak najwięcej tych pieniędzy teraz na tą swoją sukienkę, wychodzi, zatrzęsła się ziemia i w tym momencie wejście do tej jaskini się zasypało. W środku zostało jej ukochane dziecko, a ona jeszcze stoi z tymi pieniędzmi w swoim ręku, z tym całym złotem, które ma. I tak puszcza to i traci to zupełnie na wartości i próbuje odciągnąć te kamienie, ale nie może. Wtedy to opowiadanie mówi, że ta kobieta wzięła całe to złoto, które tam znalazła, tyle ile zdołała wynieść, zeszła szybko do wioski, poszła do mężczyzn, rozdała całe to złoto, mówi, idźcie proszę, pomóżcie mi odsłonić te kamienie, bo tam jest moje kochane dziecko. I w momencie, kiedy w końcu jej się to udało, ona wzięła je na ręce, mówi, jest już przy mnie mój kochany skarb. Siostry i bracia, dzisiejsza uroczystość pokazuje nam coś bardzo ważnego. Przy wielu różnych niedostatkach naszego życia codziennego, przy wielu trudach, przy wielu powodach do niepokojów, które w świecie znajdziemy, mamy już dzisiaj ogromny skarb naszego życia. I pokłon Trzech Króli także to odsłania, zwłaszcza w tym darze, kiedy oni oddają mu złoto, pokazując, nie ma takiej wartości, za którą warto by sprzedać duszę, sprzedać wiarę, sprzedać Pana Boga, sprzedać swoje zbawienie. Oni to wszystko oddają, pokazując właśnie w ten sposób, znaleźliśmy największy skarb, znaleźliśmy największe bogactwo. I dzisiaj, kiedy my przychodzimy do kościoła, kolejny rok naszego życia, już dorośli, to bardzo ważne, żebyśmy też uświadomili sobie, jak to się stało, że ten skarb zajaśniał naszym duszom. Tamtych mędrców prowadziła gwiazda, nas nie, ale właśnie nas do Jezusa doprowadzili bardzo konkretni ludzie. Często, i daj Panie Boże, że tak było, że to właśnie nasz dom rodzinny, że to nasi rodzice, czy nasi dziadkowie, nasi bliscy pokazali nam Kościół, pokazali nam, zobacz, tam mieszka Pan Jezus, tam to czerwone światełko, to znaczy, że tam jest Pan Jezus. Chodź, tutaj przyklękniemy, zobacz, tak się robi, brali rączkę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i tak nas prowadzili, w taki sposób, już nie jakaś gwiazda, ale konkretni ludzie sprawili, że mojej i Twojej duszy zajaśniał Pan Jezus. Pokazali nam i otworzyli nasze serce, nasze życie na Jego obecność. I dzisiaj właśnie trzeba nam Panu Bogu za tych ludzi podziękować. Za każdego świadka wiary, którego Pan Bóg postawił nam na naszej drodze, dzięki którym naprawdę my mogliśmy otworzyć się na Jego słowo i Jego obecność. Warto, żeby ta nasza wdzięczność też przełożyła się na bardzo konkretny czyn miłości. Jeżeli te osoby żyją, żebyśmy potrafili im powiedzieć dziękuję. Często tego słowa w naszej codzienności brakuje, że nie dziękujemy, ale jeżeli tych osób już nie ma pośród nas, to myślę, że pięknym dzisiaj darem byłoby przyjęcie Komunii Świętej w ich intencji. To nie kosztuje nic.
Ale to jest największy dar i najpiękniejszy, jakie my naszym kochanym zmarłym możemy dawać, kiedy my się za nich modlimy i kiedy my przyjmujemy komunię świętą w ich intencji, kiedy w ich intencji też jest sprawowana msza. Ale zobaczcie, właśnie o to chodzi. Oni nam to pokazali dzięki nim. Zobaczcie, ile ludzi dzisiaj na świecie jest niewierzących. Nie mają tego szczęścia. To nie dlatego, że Pan Bóg zamknął ich serca, bo nikomu Pan Bóg łaski wiary nie żałuje. Wiara jest łaską, ale Pan Bóg jej udziela każdemu. Natomiast to, co widzimy, że wielu ludzi jest dzisiaj niewierzących, dlatego że nie spotkali odpowiednich świadków wiary. Dlatego my tym bardziej dziękujmy. Tym bardziej dziękujmy, że my ich spotkaliśmy. Normalnych ludzi. Nie ideały, bo to też, zaraz jak sobie przypomnimy historię życia tych osób, to nie było też same cukierki, prawda? Nie same radosne chwile, ale dzięki nim, naprawdę dzięki nim, tyle piękna, tyle dobra, odkryliśmy ten największy skarb naszego życia. Warto byśmy naprawdę dziś za to dziękowali, ale z drugiej strony właśnie odkrywamy, jak ważne jest bycie świadkiem i jak bardzo dzisiaj świat potrzebuje naszego świadectwa. Dlatego na koniec dzisiejszej uroczystości będzie błogosławieństwo kadzidła i kredy. Kadzidło byśmy rozpalili w naszym domu i jak się uda, są różne sposoby, moja babcia bierze na łyżkę, kładzie ten węgielek, rozpala i potem chodzimy po całym mieszkaniu. Jak się uda na łyżce rozpalić, to fantastycznie, tylko wybierzmy taką, którą można zniszczyć po prostu, bo ona potem już ładna nie jest. Natomiast obchodzimy wtedy cały dom z tym kadzidłem, ten dym się unosi. Po co? Kadzidło właśnie jest symbolem naszej modlitwy i symbolem właśnie takiego świadomości obecności Boga. I my mamy dzisiaj w domu rozpalić to kadzidło i obejść wszystkie pomieszczenia, właśnie by jeszcze bardziej sobie uświadomić, całe moje życie, nie tylko Kościół, ale całe moje życie ma być tą modlitwą. A z drugiej strony Bóg jest ze mną też wszędzie, też w moim domu. I tam też wychwalam Boga przez moje normalne, zwyczajne, piękne, proste życie. I wtedy idąc dzisiaj we wszystkie pomieszczenia, we wszystkie, nie wyciągamy jakieś pomieszczenia, we wszystkie się idzie pomieszczenia z tym kadzidełkiem właśnie, niech ono, niech ta woń tego kadzidła, daj Boże, że lubimy ten zapach, niektórym się nie podoba, ale jak lubimy, właśnie o to też chodzi, że ten zapach ma być miły. Dlaczego? Jak miłe ma być Bogu moje życie. I jak ten cały dom tym miłym zapachem się wypełni i wzniesie ku górze, tak to kadzidło ma nam dzisiaj tak zewnętrznie pokazać, tak właśnie Twoje życie. Tego właśnie Pan Bóg od Ciebie pragnie. Nie chce Twojego złota, nie chce Twoich pieniędzy. Ale Pan Bóg kocha Twoje życie, kocha Ciebie i to Twoje życie jest tak upragnione przez Boga i ono ma się wznieść ku górze. Nie zostańmy tutaj na ziemi tylko. Nie sprzedajemy wiary za pieniądze, ale właśnie my idziemy ku górze. I na koniec jeszcze bierzemy kredę i na drzwiach naszych domów piszemy to piękne świadectwo naszej wiary. Czy to piszemy KMB, i obecny rok 2023, czy CMB, różne są tradycje, od Kacper Melchior Baltazar, czy Christus Mansionem Benedicat, jedno i drugie prawidłowe, ale na pewno jedno, to nie jest równanie matematyczne, bo niektórzy piszą K plus M plus B równa się 2022, to nie jest matematyka i nie robimy jakiegoś dziwnego, jak tu jest matematyk, może obecny, to by powiedział, że może gdzieś jakiś taki wzór podobny znajdzie, ale jak to wyjdzie 2023, to nie wiem. Natomiast właśnie K, ewentualnie krzyżyk, M, krzyżyk, B, krzyżyk, 2023. Po co to robimy? By na zewnątrz pokazać innym ludziom, ja jestem wierzący. Ja nikogo przez to nie zmuszam, nikogo nie ranię, nie naruszam niczyjej wolności. To są moje drzwi. Nie na Twoich drzwiach to piszę, na swoich, na moich prywatnych drzwiach. Ja piszę i ja wyznaję moją wiarę. Ja jestem wierzącym w tym domu, wyznaje się wiary Pana Boga i tego bardzo trzeba. Jak byłem w Kołobrzegu na parafii, pamiętam takie świadectwo podczas kolędy, jedna pani mówi, proszę księdza, ja to, przepraszam, że tak czuła, że to jakby mnie coś tam dotknęło. No nie, no bo to są też jej drzwi, jej wybór. Natomiast mówi, bo miała po wewnętrznej stronie napisane. Ja się pytam, a czemu to tak po wewnętrznej stronie? Tak się myślałem, jakby się wstydziła, czy co? A ja mówię, nie, ja tak pisałam przez kilka dni, ale sąsiedzi mi zmazywali. Wyobraźcie sobie,
Ale zobaczcie, jak to jest, że to jednak dotyka człowieka. Powiemy głupi napis. Tak, ale ten napis niesie za sobą ogromne świadectwo i warto, żebyśmy dzisiaj w piękny sposób właśnie o to dbali. O takie zewnętrzne też wyrazy naszego świadectwa, bo dzisiejszy świat tego potrzebuje, żebyśmy też jako chrześcijanie w tym Białogardzie zobaczyli, my nie jesteśmy jakąś mniejszością, jakimś zaściankiem, który się musi pochować po bokach, ale że my wyznajemy, jesteśmy dumni z naszej wiary i mamy czym dobrym się podzielić. Amen.